Rak piersi. Jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Codziennie w Polsce 50 kobiet dowiaduje się o swojej chorobie, a 15 niestety umiera. Dostępne leczenie, oczywiście skuteczne, operacja chirurgiczna wspomagana przez chemioterapię, hormonoterapię czy radioterapię, niestety ma swoje wady. Wśród nich możemy zaliczyć konieczność hospitalizacji, czy efekty uboczne osłabiające kondycję pacjenta, albo indywidualne błędy wynikające z niewłaściwego przyjmowania leków przez pacjenta. Odpowiedzią na te problemy mógłby być implant. Biodegradowalny implant wprowadzany do loży pooperacyjnej w trakcie usunięcia zmiany nowotworowej. Zadaniem takiego implantu byłoby uwalnianie leku cytostatycznego, który hamowałby wzrost i rozwój komórek nowotworowych, zapobiegając w ten sposób nawrotom choroby czy przerzutom. Po czasie implant degradowałby do bezpiecznych dla organizmu składników, do dwutlenku węgla i wody, które włączane byłyby do metabolizmu. Moim zadaniem jest opracowanie takich implantów i aby tego dokonać, wykorzystuję elektroprzędzarkę. Jest to takie urządzenie, w którym zamiast przędzy wykorzystuje bezpieczny, biozgodny roztwór polimeru. Dzięki sile pola elektrycznego z dyszy dozującej roztwór wytwarzane są nanowłókna, które formują się w postaci włókniny na kolektorze zbiorczym. Procesem tym mogę w pełni sterować, wykorzystując parametry takie jak wartości napięcia prądu elektrycznego, czy stężenie polimeru, średnica dyszy, średnica kolektora. Dzięki temu mogę wpływać na kształt i rozmiar włókien, na ich wytrzymałość, właściwości wytrzymałościowe, co przekłada się później na tempo i sposób degradacji oraz sposób, w jaki one uwalniają lek. A jeśli chodzi o lek, no to do tej pory wykorzystywałem paclitaxel. Jest to modelowy lek stosowany w leczeniu raka piersi, po to, by potwierdzić, że te włókniny są zdolne do hamowania wzrostu komórek nowotworowych, co potwierdziliśmy in vitro. Ale chciałbym wykorzystać inną substancję o właściwościach przeciwnowotworowych, przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, czyli betulinę i jej pochodne. Betulina występuje powszechnie w korze brzozy. Kora brzozowa jest odpadem, który powstaje w przemyśle drzewno-papierniczym. My staramy się go zagospodarować jako marnej jakości biopaliwo czy dodatek do płyt wiórowych. Ale przyznają Państwo, że o wiele lepszym byłby on surowcem do pozyskania cennych substancji roślinnych. Wierzę, że połączenie takiej betuliny i jej pochodnych razem z nanowłóknami dałoby nam świetny system dostarczania leku, który wykorzystałby w pełni jej potencjał, działając w miejscu zmienionej chorobowo tkanki, dając nam nowy oręż do walki z chorobami nowotworowymi. Dziękuję.